Kondrwieadzie, RMF, szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Sadurska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Polska powinna w tej sytuacji powiedzieć nie przyjmowaniu uchodźców? W tym momencie Polska powinna zrobić wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polakom, bo to jest podstawowa, podstawowa zasada. I zapewnienie bezpieczeństwa wiąże się z nieprzyjmowaniem uchodźców, czy z bardziej ostrożnym i bardziej starannym ich kontrolowaniem? Myślę, że tutaj to jest dobre pytanie, dlatego że po pierwsze od początku mówiliśmy, że kwoty, na które zgodziła się pani premier Kopacz, nie były dosyć dobrym rozwiązaniem. No w tym momencie mamy taką sytuację, że zgodnie z deklaracjami polski i z decyzjami. Podjętymi na forum Unii Europejskiej mamy 7 tysięcy uchodźców do przyjęcia, migrantów do przyjęcia. No to jest pytanie, czy to jest tylko 7 tysięcy, czy to potem zgodnie z dyrektywą o nie, 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 nie no, nierozdzielalności rodzin, rodzin, tak? Rodzin, tak. E, czy nie będzie to dużo więcej? Panie minister, nowy Szef Monum mówi to jest działanie, które nie może i nie będzie w Polsce kontynuowane. Nowy minister do spraw europejskich Polska nie widzi politycznych możliwości wykonania decyzji. Konkretne pytanie: gdyby nowy rząd? postanowił zrewidować poprzednie polskie stanowisko. Prezydent będzie oponował czy nie? To, y, sprawa migracji dotyczy, to jest zadanie rządu. W tym momencie rząd podejmował decyzję i rząd może tę decyzję w jakiś sposób y, zmieniać. I powinien to zrobić czy nie? Y Panie redaktorze, jeżeli chodzi o migrantów, powinna być bardzo pogłębiona dyskusja na forum Unii Europejskiej. Bo to, czy Polska przyjmie 7 tysięcy migrantów, czy nie przyjmie, to jest jedna rzecz. Ważna rzecz jest taka, czy nie będą pociągnięte potem żadne in, żadnego innego rodzaju działania, które będą narażały Polskę na niebezpieczeństwo. Ale wie pani, że rządzi jeden obóz polityczny, od dzisiaj ta władza już pełna, bo zostanie dokonane zaprzysiężenie rządu, czyli mamy premiera, prezydenta i większość parlamentarną z jednej partii. I teraz no, te decyzje mogą być ustalone wspólnie. Dlatego, dlatego mówię: z jednej strony mamy te, te decyzje o siedmiu tysiącach, z drugiej strony wiemy, że Europę zalewa wielka fala migrantów, przecież to się mówi, że to jest kilkaset tysięcy. 800 tysięcy um, osób, które pro, szczególnie do Niemiec i krajów y, skandynawskich. I w tym momencie trzeba naprawdę bardzo silnie zrewidować stanowisko na forum Unii Europejskiej. W I należy jaki, zrewidować jaki, też polskie jak, stanowisko? W jaki sposób, panie redaktorze, w jaki sposób y, te, y, ci migranci będą... Dzieleni czy nie będą dzieleni, to jest jedna rzecz. I druga rzecz to, o czym również i my jako Kancelaria mówiliśmy, że sprawa migracji powinna być wyłączną decyzją państwa członkowskiego. I tutaj narzucanie przez Unię nie do końca jest dobrym rozwiązaniem, Minister, no ale... nawet złym rozwiązaniem. Proszę konkretnie odpowiedzieć na pytanie, czy Polska powinna wywiązać się dzisiaj ze zobowiązań, które podjął rząd Ewy Kopacz, czy nie powinna? To... Panie no, jeżeli pan się mnie pyta konkretnie, co powinniśmy zrobić, no to na ten moment mamy podjęte decyzje przez rząd premier Ewy Kopacz i w tym momencie pewną sytuację mamy. To co będzie czynione na forum Unii Europejskiej dalej, no to jest sprawa rządu i tutaj naprawdę pierwsza rzecz, która powinna być brana pod uwagę, to powtarzam, non stop, to powinno być bezpieczeństwo. Rozumiem, że prezydent rozmawiając w weekend ze służbami specjalnymi, zapytał je, czy są w stanie skutecznie sprawdzić tych uchodźców, którzy trafić mają do Polski. Pan prezydent spotkał się w sobotę z kierownictwem ABW z kierownictwem Centrum Antyterrorystyczne. I, -toryst -toryst I takie pytania rozumiem, padały. I oczywiście ta rozmowa w głównej mierze dotyczyła tego, czy Polacy są w tym momencie bezpieczni. No I, I czy będą bezpieczni, kiedy Polska przyjmie uchodźców także. Oczywiście, czy, czy będą bezpieczeństwa, czy Polska przyjmie uchodźców także, czy Polska czy służby są gotowe na przyszły rok, bo przecież w przyszłym roku mamy dwa bardzo duże wydarzenia o zasięgu no, międzynarodowym, o tak to określmy, bo mamy szczyt NATO w Warszawie i, I, mamy, i mamy Światowe dni młodzieży, gdzie do Polski szacuje się, że przyjedzie około dwóch milionów młodych ludzi. Rozumiem, że zapewnienia Więc... służb prezydenta uspokoiły. Ym... Panie dyrektorze, w takich sytuacjach trudno mówić o uspokojeniu, zawsze trzeba być czujnym i zawsze trzeba dbać ale o bezpie... uspokoiły, w Bez... zapewniły, bezpieczeństwo zapewniły one, bezpieczeństwo że Polska Polaków. Jest Liczymy na to, że, po, że na tych wydarzeniach i wierzymy w to, że nic się złego nie wydarzy, ale, mamy, ale też chcemy, żeby wszystkiego celu, żeby służby i osoby odpowiedzialne za dbanie o bezpieczeństwo naszych rodaków no, wypełniały to dobrze to zadanie. A skąd prezydent dowiedział się o zamachach w Paryżu? Z mediów czy od służb? Ym... Panie no w tym momencie no nie będę panu mówiła, skąd się pan prezydent dowiedział. Nie, to jest prezydent... ciekawe, na ile sprawnie działają polskie służby? Czy informują prezydenta natychmiast o takich wydarzeniach, jakiej tragedii? Pan jak francusko? Pan prezydent dowiedział się bardzo szybko o zamachach w Paryżu. Bardzo szybko no, złożył kondolencje Francuzom no, z uwagi na tę wielką tragedię, jaka się wydarzyła. A zadzwonił po tych informacjach do Ewy Kopacz? Panie redaktorze, z tego co wiem, do takiego telefonu nie było, ale może się, może się mylę. No bo dziwne, bo powiedział, że z Beatą szedło się kontaktował, a w końcu urzędującym premierem do dzisiaj, do 12 jest Ewa Kopacz. Do dzisiaj, do, dzisiaj, do 12, tak. Dzisiaj, panie redaktorze, tak. mamy no uroczystość w pałacu prezydenckim. W Paryżu, w Paryżu prezydent Hollande jest w stanie zaprosić prezydenta Sarkoziego, a u nas, to rozumiem, prezydent i premier nie są w stanie się ze sobą porozumieć w takiej sytuacji. No, panie no, no... Powiem tak, no nie chcę w tym momencie no, tak jednoznacznie jak pan na to pytanie odpowiadać. No ja mam nadzieję. Na jednoznacznie... Ja mam nadzieję, panie redaktorze, z, że z nowym rządem ta współpraca i ta kooperacja będzie się układała dobrze. To na pewno, ale czy w tej sytuacji prezydent powoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego wreszcie? Pan prezydent, no te, to, co pan to zauważył, Wciąż nie może spotkał się z szefostwem ABW, pan prezydent rada od Rada Bezpieczeństwa narodowego jest zupełnie co niż ABW. zareagował. Czy znaczy, tutaj mówimy o skutecznych działaniach? Tutaj mówimy o skutecznych działaniach nie, i, i pan tym, prezydent że... skutecznie podjął to działanie, czyli po prostu dowiedzieć się, jak wygląda obecnie sytuacja z punktu widzenia bezpieczeństwa bezpieczeństwa A, Polaków. Mówimy też o skutecznych rozmowach między polskimi. Liderami politycznymi, z, z rządzącymi, ale też opozycyjnymi. No, Ryszard ale, Petru ale... na przykład mówi: Chciałbym Rady Bezpieczeństwa Narodowego, chciałbym się dowiedzieć z pierwszej ręki, co się dzieje. Ale tak jak pan doktor zauważył, Ryszard Petru jest dopiero czynnym parlamentarzystą od. 12, no, 12 od 12 listopada. Dzisiaj mamy powołanie nowego rządu, więc myślę, że pan Ryszard to się doczeka tego, że będzie mógł rozmawiać. Ale miejsc do rozmowy na temat ważnych spraw dla Polski ma dużo. Przypomnę, Komisja do Spraw Służb Specjalnych, Komisje Sejmowe, Sala Plenarna, pytania bieżące. No, ale sala, ma... sala Plenarna to Ryszard... nie jest miejsce, gdzie się ujawnia tajne informacje, Rada ja... Bezpieczeństwa Narodowego to jest takie miejsce, gdzie można poważnie... Porozmawiać Miejsc... i oprzeć się na informacjach, które są niejawne. Miejscem w Sejmie, gdzie, gdzie posłowie naprawdę mają dostęp do różnego rodzaju bardzo ściśle tajnych informacji, jest nawet Komisja do Spraw Czyli rozumiem, powołania Rady Bezpieczeństwa nie, nie, Narodowego ale wciąż ja, nie ja, Panie redaktorze, tego nie powiedziałam. Pan wkłada w moje usta nie, nie, no, rzeczy, których ja, których ja nie mówię. Ja powiedziałam, że na ten moment dopiero mamy. Posłowie są posłami od 12 listopada. Dzisiaj jest powołanie nowego rządu. Ta sekwencja wydarzeń politycznych jest, idzie bardzo dynamicznie. W ramach tej sekwencji prezydent dokona zaprzysiężenia pięciu nowo wybranych sędziów trybunału konstytucyjnego, czy już jest podjęta decyzja, że tego zaprzysiężenia nie będzie? Pan prezydent analizuje to całą sytuację, w... 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 związaną z trybunałem konstytucyjnym. Tutaj nie ma e, żadnych terminów, że w tym momencie musi e, powołać tych nowych No ale już się nowych, skończyła kadencja trzech sędziów trybunału. E, sędziów. No panie redaktorze, kiedy prześledzimy e, przyjęcie ślubowania przez e, byłych czy poprzednich prezydentów e, Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to kilka przypadków się znajdzie, że to się nie działo z dnia na dzień. Ale wiem, więc... że tutaj decyzji jeszcze nie, więc... nie ma ostatecznej. Nie, nie, nie. Pan prezydent analizuje całą sytuację. Wiemy, w jakich okolicznościach powstawała ta ustawa. Wiemy, że no, platforma obywatelska robiła wszystko, żeby zmienić prawo, żeby ci nowi, nowi sędziowie byli powołani jeszcze za ich rządów. To był swoisty skok na wymiar sprawiedliwości. A czy po raporcie otwarcia Kancelaria Prezydenta zawiadomił w jakiejś sprawie prokuraturę? No, Kancelaria Prezydenta złożyła dwa zawiadomienia. Pierwsze zawiadomienie do, w sprawie gęsiarki. Wiem, że się toczy postępowanie. Drugie e, zawiadomienie do prokuratury złożyliśmy w sprawie faktury, która przyszła do kancelarii, no, mająca znamiona e, wyłudzenia e, pieniędzy. Natomiast w tym momencie będzie w lada moment publikowany raport. Bardzo dokładnie go sprawdzaliśmy, żeby nie było żadnych nieporozumień i ten raport będzie opublikowany. Szefowa Kancelarii Prezydenta, dziękuję bardzo. Dziękuję.